Roman Giertych wpadł w kłopoty. Czeka go rzecznik dyscypliny. Podczas serii głosowań w Sejmie na sali posiedzeń nie było posła KO Romana Giertycha. Nie brał on między innymi udziału w głosowaniach nad projektami ustaw dotyczy aborcji, mimo ogłoszonej klubowej dyscypliny. Jak dowiedziała się WP, sprawą nieobecności posła zajmie się rzecznik dyscypliny partyjnej. Prawnik i były minister edukacji wówczas opublikował nagranie ze swoją córką Karoliną. Karolina mówi o tym, jak będzie pilnować, aby tata nie zapomniał o prawach kobiet, pisał pod nagraniem Giertych. A jeśli chodzi o prawa kobiet, jest nas w domu cztery, moja mama, ja i moje dwie siostry, więc raczej go przypilnujemy, mówiła na filmiku córka ówczesnego kandydata na posła. Zmiany w aborcji. Sejm podjął decyzję. Romana Giertycha czekają problemy? Sprawą zmian w prawie aborcyjnym parlament zajmował się w piątek. To wtedy odbyły się głosowania nad projektami Lewicy, KO oraz Trzeciej Drogi. W głosowaniu wzięło udział 444 posłów. Wszystkie cztery projekty trafią do prac w komisji. Onet jeszcze przed głosowaniem poinformował, że w partii premiera Tuska będzie obowiązywać dyscyplina partyjna. Tak też się stało, żaden z obecnych na sali plenarnej polityków KO się nie wyłamał. W głosowaniu nie wzięło udziału siedmiu posłów PiS, sześciu posłów Konfederacji i dwaj posłów KO, Jarosław Urbaniak oraz Roman Giertych. Wirtualna Polska poinformowała, że ta nieobecność może sprawić byłemu ministrowi edukacji problemy. Portal przekazał, że jego absencji przyjrzy się rzecznik dyscyplinarny partii. Tak PiS zagłosował w sprawie aborcji. Zaskakujące zachowanie Kaczyńskiego. Tak, zajmę się, powiedziała rzeczniczka dyscypliny Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Postępowanie ma dotyczyć tego, czy nieobecność Romana Giertycha była uzasadniona, przekazał portal. Jak poinformowano, podobnych problemów nie musi spodziewać się poseł Urbaniak. Powody jego absencji mają być znane kierownictwu partii.